Drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie ewentualnej budowy Mediateki odbyło się w miniony poniedziałek. Na sali oprócz Marii Kołodziejskiej, dyrektorki Suwalskiej Biblioteki i orędowniczki powstania nowego obiektu, przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Przełomca i wiceprezydenta Suwałk Romana Rynkowskiego pojawiło się zaledwie 11 osób. Wśród nich Naczelnik Wydziału Kultury Suwalskiego Ratusza Agnieszka Małka, Jarosław Filipowicz, redaktor naczelny Ratuszowskiego, dwutegodnika Sowalskiego, Anna Ruszewska, miejska radna, Marek Buczyński, pracownik biblioteki. To blisko połowa uczestników. Spotkanie zrealizowane w szkole podstawowej nr 11 nie cieszyło się więc szczególną atencją mieszkańców. I choć w mediach społecznościowych przez krótką chwilę toczyła się namiastka dyskusji, to szybko zamarła. Mieszkańcy albo stracili zainteresowanie tematem, albo uznali, że mimo konsultacji i tak pozostaną bez wpływu na decyzję inwestycyjną. Ostateczny głos ma należeć do mieszkańców Suwałk, podał kilka dni temu dwutygodnik Suwalski. Problem jednak w tym, że w mieście zapadła cisza. Zniknie po ogłoszeniu decyzji, niezależnie od tego jaka będzie, bo znacznie prościej jest krytykować niż decydować.